Przed nami ostatnia kolejka tego sezonu Ekstraklasy i pytanie, kto zostanie mistrzem Polski. Pewne jest jedno, na pewno nie Legia i muszę przyznać, że w swojej 18-letniej pracy dziennikarza nie pamiętam innej drużyny, która by w równie frajerski sposób przegrała sezon. Przegrała już niemalże pewny zdobyty tytuł, przecież nawet sponsor Legii zdążył już wypuścić billboardy, które zawisły gdzieniegdzie gratulujące tego kolejnego mistrzostwa Polski. To, co Legia wyprawiała w ostatnich 8 kolejkach, jedno tylko zwycięstwo, remis u siebie z GKS-em Bełchatów, z Jagiellonią, której Legia pozwoliła zdobyć pierwszego gola w Warszawie w Ekstraklasie i to jeszcze Tomasz Frankowski najniższy na boisku. Przegrana z Lechem Poznań, przegrana z Lechią broniącą się przed spadkiem. Lechii Legia pozwoliła rozegrać najlepszy mecz w tej rundzie i odnieść pierwsze zwycięstwo na swojej PGE arenie. Winę za to pewnie po połowie ponoszą władze klubu i trener Maciej Skorża, władze, bo tuż przed rundą oddały, pozwoliły odejść z klubu ważnym piłkarzom, zwłaszcza jak Maciej Rybus zabrakło tych jego asyst, tych goli z lewej strony, jak Ariel Borysiuk czy Marcin Komorowski, bo to, jak sobie przypomnimy, błędy Inakiego Astiza z meczu z Lechią czy z meczem karnego z Widzewem, no to widzimy, że jednak nieprzypadkowo on wcześniej siedział na ławie, a jeszcze następcy tych, którzy odeszli, okazali się niemal nieporozumieniem. Ina Czonowo i Ismael Blanco już się z Legią żegnają, powoli się pakują i myślę, że słusznie, chociaż tak naprawdę w przypadku Blanco mam wrażenie, że on nie dostał szansy. Trudno oczekiwać od zawodnika, że wejdzie i przesądzi w kluczowym momencie, trafi do siatki, jak wcześniej, na przykład w meczu z Ruchem Chorzów, się go wprowadza w 90 minucie po to tylko, żeby owacje, oklaski mógł dostać schodzący Daniel Luboja. Trenera Skorże obciąża i to, że że absolutnie uzależnił klub od gwiazdora Luboi i jego rodaka Miro Radowicza, że jakby oddał Legię Serbom we władanie, nie potrafił ich zdjąć, posadzić na ławce wtedy, kiedy to było potrzebne. Radowicz po kontuzji zimą zupełnie w tej rundzie bez formy. Jeden właściwie dobry mecz z Ruchem tak naprawdę. Luboja, świetny piłkarz, ale mam wrażenie, że czasami przydałoby mu się usiąść na ławce troszkę wcześniej albo zacząć na niej mecz, czego nie wahał się zrobić trener Mariusz Rumak po przejęciu Lecha z rąk Jose Baquero, posadzić na ławce Semira Stylicza, posadzić Artioma Rudniewa dla dobra zespołu. Bardzo się cieszę, że Lech pod jego wodzą tak świetnie zagrał w tej rundzie i cieszę się, że zostaje na kolejny sezon trener Rumak. Jedno z trenerskich objawień tego sezonu, tej rundy. No i przede wszystkim trenera Skorże, który nie wiem, czy zostanie w klubie, czy zostanie zwolniony, czy sam się poda do dymisji, jednak po tej klęsce nie bronią go ani świetna gra w europejskich pucharach, ani kolejny puchar Polski. Miało być mistrzostwo i ono już tu prawie było. Wiele błędów trenerskich. Zdjęcie Wolskiego, kiedy był najlepszy na boisku, chyba z GKS-em Bełchatów, czy Nowo, który akurat w Łodzi był świetny, a po przerwie zszedł. Rozmawialiśmy z kolegami dziennikarzami, że Legii najbardziej przydałby się teraz trener Urban, jego powrót. Ale czy tak się stanie, no to jest dobre pytanie, zwłaszcza, że odszedł prezes Rady Nadzorczej Mariusz Walter, akurat ten, któremu Legia i w tym, i w poprzednich sezonach zawdzięcza najwięcej. To, że stała się klubem europejskim, że ma ten nowoczesny, najwspanialszy w Polsce stadion. Teraz pytanie, skoro Legia nie chciała tego tytułu, to kto go weźmie? Tu wiele zależy od tego, czy Wisła odpuści sobie ten mecz ze Śląskiem w Krakowie. Żądają tego kibice Wisły, co jest dla mnie jakimś
wielkim kuriozum. Wszyscy ci kibice, którzy żądają odpuszczenia meczu po to, żeby zaprzyjaźniony Śląsk został mistrzem, niech nigdy później nie mają pretensji, że jakiś tam piłkarz sprzedał czy puścił mecz, bo jest to to samo. Oczywiście tutaj puszczenie meczu zaprzyjaźnionej drużynie nie za pieniądze, ale moim zdaniem puszczenie to puszczenie. To jest gwałt na futbolu, na jego zasadach i myślę, że i Śląsk wolałby to mistrzostwo wywalczyć nie tak, że cytując klasyka, cała Polska to widziała, tylko na boisku wygrać. Jak znam trenera Lęczyka, to też chyba tak by wolał. Więc to jest dla mnie niewiadoma. Wiemy, że trener Michał Probierz odsunął czterech ważnych piłkarzy, m.in. Jaliensa, Palicza, Lameja. W Krakowie powstała filia klubu Kokosa. Tam trafia czterech kluczowych zawodników. Jak to wpłynie na postawę drużyny, nie mam pojęcia. I widzę tylko drugą możliwość. Jeśli nie Śląsk, to Ruch, bo Ruch powinien sobie u siebie poradzić bez problemu z Lechią. Z Lechii zeszło powietrze po tej wygranej z Legią. Myślę, że Ruch tego nie zmarnuje tej sytuacji. Lechia się już utrzymała dzięki tej wygranej z Legią i ten mecz po prostu chce dograć, zagrać i mieć już sezon z głowy. A w Ruchu, pamiętajmy, są piłkarze, którzy mają coś do udowodnienia, choćby trenerowi Smudzi, jak Arkadiusz Piech, który znalazł się tylko na liście rezerwowych na Euro 2012, a już w poprzedniej kolejce strzelił gola i tym golem o sobie przypomniał, w przeciwieństwie do piłkarzy Legii. Myślę, że trener Smuda powinien był jednak wstrzymać się ze swoim ogłoszeniem tej 26-osobowej kadry do ostatniego meczu Ekstraklasy. Też Sebastian Mila, Przemysław Kazimierczak świetnie zagrali, 3 asysty Mili i nawet nie ma go na liście rezerwowych. Można było jednak poczekać. Głupio będzie, jak ani jeden piłkarz mistrza Polski się nie zagra na Euro 2012, nawet nie będzie w szerokiej kadrze. Dlatego uważam, ponieważ Lech najmniejsze z tej trójki ma szansę na mistrzostwo, także dlatego, że gra z Widzewem i tutaj stawiam na remis 1-1. Ruch wygrywa z Lechią 2-0 po golach Piecha. Nie mam tutaj dwóch zdań i myślę, że jednak, ponieważ kibice wywierają olbrzymią presję i na piłkarzy Wisły, żeby ten mecz jednak odpuścić. Słyszałem nawet wersję, że w razie czego sami mieliby wbiec na boisko, przerwać ten mecz, gdyby losy mistrzostwa dla Śląska były niepewne. Mam nadzieję, że to tylko takie plotki, groźby i to się nie potwierdzi, ale mimo wszystko stawiam, że Śląsk tego nie zmarnuje. No, trener Lęczyk mówi wszystkim piłkarzom. No, to jest mecz ich życia, więc stawiam, że to spotkanie Śląsk wygra w Krakowie 1-2. I tyle. A Legia musi się teraz smażyć w piekle.